Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj będziemy testować jedzenie. Może jedzenie to trochę za dużo powiedziane, ale na pewno znajdą się napoje i słodycze. Zamówiłam sobie parę rzeczy z tej oto strony. Z Krami, czy jakoś tak to się czyta. Mają tam bardzo dużo produktów z różnych stron świata. Mieliśmy już boksa, do którego zapraszam was, możecie się cofnąć w poprzednich filmach. Też zamawiałam go z tej strony i też tam były różne słodycze i przekąski z innych stron świata. A więc mam produkty z pudełeczka oraz jeszcze poszłam do Auchan sprawdzić, czy znajdę tam jakieś słodycze i przekąski z innych krajów bądź coś ciekawego, czego jeszcze nie próbowałam. A więc znalazłam dwie rzeczy, trzy w sumie, bo jednej nie kupiłam, ponieważ był to pudding owocowy z wodą kokosową, który możemy również znaleźć taki sam w ostatnich moich testowanych jelly fruitsach, takich małych owockach, które są modne na TikToku. Więc nie brałam tego, bo nie ma sensu brać takiej samej rzeczy, tylko po prostu w innym opakowaniu. Ale znalazłam Chupa Chupsy. Wszystkim nam znane z dzieciństwa lizaki stopy z strzelającą posypką. Ja bardzo akurat lubię te. Są one w dwóch wersjach smakowych. To jest smak coli. Jest jeszcze smak truskawki. Ja osobiście wolę kole. Wzięłam dwa, podzielę się z kimś na pewno, aby przypomnieć komuś smak dzieciństwa. Nie będę na razie otwierać, po prostu znam ten smak, ale wzięłam, żeby wam pokazać, że coś takiego jest dostępne stacjonarnie w sklepach Auchan. Kosztuje około 2,50, coś takiego, taki jeden lizak, więc to nie jest dużo. Otworzę już boksa, pudełko. Oczywiście dostałam tutaj paragon i podziękowania, że zrobiłam zakupy. Jest to bardzo ładnie zapakowane. Sklep, jak widać, jest bardzo eko. Używa nawet papierowej taśmy, więc ja jestem jak najbardziej na plus. Szkoda, że produkty, no niestety, już nie są w papierkach. A więc wyciągnę sobie wszystko, ponieważ tutaj są również napoje i sprawdzę, czy one są całe. Już wszystko wyjęte. Nie ma tutaj za wiele tych rzeczy, bo wzięłam parę rzeczy. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Jest pięć rzeczy, z których dwie to powtórki. Zacznijmy może od tego cuda. Jest to coś podobnego do jelly fruitsów, tylko nie ma tutaj tego strasznego, obrzydliwego kokosa, którego ja tak nie lubię. Znaczy kokos jako kokos sam sobie lubię, ale w tych owocowych żelkach ten kokos mi bardzo nie smakuje i to w ogóle nie jest mój smak. Wzięłam dwa opakowania, bo po prostu nie chcę dwa razy płacić za przesyłkę, jeśli to by się okazał hit. Jest to również modne na TikToku. Są tutaj trzy smaki z tego co widzę, bo tutaj wszystko jest po chińsku. Mamy pomarańcze, jabłko i winogrono. Na drugim tak samo. Ma być to, było to opisane jako żelka, stick jelly, taka żelka w takim patyczku. Ja otwieram już. Kojarzy mi się to bardzo z takimi lodami, które kiedyś były modne, też za dzieciaka, u mnie przynajmniej. Nazywały się Alaska Boje i one były właśnie w takich papierkach, tylko nie były takie malutkie. To jest dosyć małe, wygląda płynnie. Tak jak było napisane, są tutaj trzy smaki i mamy dwa pomarańczowe, trzy winogronowe i trzy jabłuszkowe. Więc stestujmy. Ja zawsze boję się takich rzeczy. Wygląda to jak woda, to mnie przeraża. Nie wiem, czy tego przypadkiem nie trzeba zamrozić, ale to miała być żelka, więc no nie powinno się. Wezmę sobie nożyczki. Dobra, próbujemy. Rzeczywiście jest to żelka. Już wiem, gdzie to widziałam. Tak, widziałam to na TikToku. Nie jest ona słodka. Rzeczywiście może tu być 100% owoców, ale no niestety nie znajdę tutaj. Wszystko jest po chińsku. Nie wiem, wiem, że 100 gram ma 100 kalorii. Jest to fajne i to jest w takim płynie. Zaraz sobie tapetę ściągnę. Powiem wam, że winogrono
Smakuje jak takie typowe chińskie winogrono, jest przepyszne. I właśnie chciałam podkreślić, że nie jest to w ogóle słodkie. Jest to nawet, powiedziałabym, kwaśne. Spróbujemy każdy smak, bo jestem ciekawa. Więc otwieram kolejny, tym razem pomarańczowy. Pomarańczowy jest, bardziej mi przypomina taką natę kolę sprzed 20 lat. Na pewno nie jest on lepszy od winogrona. Winogrono jak na razie wygrywa. Został nam do spróbowania ostatni, ale mogę wam od razu powiedzieć, że są na pewno lepsze od tych owocków, które wszyscy przegryzają na TikToku. Przynajmniej dla mnie, jeśli ktoś nie lubi wody kokosowej, to wygrywa. Nie jest to w ogóle słodkie. Do mózgu od razu płynie taki impuls, że jest to owoc i od razu wiesz, jaki to jest owoc. Nie wiem, jak wam to mam inaczej wytłumaczyć. Próbujemy ostatni. Ta żelka ma taką mega żelową konsystencję. Taka mega żelka. Nie wiem, czy mogę to trzymać w lodówce, bo chętnie bym to trzymała w lodówce, bo myślę, że zimne byłoby jeszcze lepsze. Próbuję tą resztę, co mi została w tym opakowaniu, wrzucić do lodówki. A jeśli chodzi o jabłuszko, jabłuszko też jest przepyszne. Najmniej smakuje mi pomarańcza, ale została w tym opakowaniu tylko jedna, więc może też im niezbyt smakowała. Kupiłam dwie paczki, na pewno nagram jakiegoś TikToka z tymi właśnie jelly stickami. Jeśli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądać, to zapraszam was serdecznie na mojego TikToka. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, jeśli lubicie takie filmy z testowania różnych jedzonek. To serdecznie was zapraszam do tego. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. A teraz przejdźmy dalej. Chętnie bym się czegoś napiła, a mam tutaj akurat do picia Fantę. Fantę Berry. Jest ona również dostępna w sklepach Leclerc. Widziałam ją tam, tylko że cena tam zaskakuje. Jest to około 8 zł za taką puszkę, która ma, to jest standardowa puszka. Nie, troszkę większa, bo jest 355 ml, a zawsze jest 350, więc niewiele większa. Więc myślę, że to jest duża cena. Ja bardzo lubię osobiście Fantę truskawka kiwi, więc sprawdźmy to. Pójdę po szklankę, żebyśmy zobaczyli kolor. Już jestem, mam szklankę, więc próbujmy. Otwieram. No, nie pachnie jak berry. A, to jest berry z maliną. No nie, nie. Pachnie jak... Pachnie jak... podobnie jak te jelly sticks winogronowe. Nalejmy, sprawdźmy, jaki ma kolor. Jest niebieskie. Taki ładny niebieski kolor. Nie nalałam nigdzie, trafiła. A więc spróbujmy. Rzeczywiście, gdzieś daleko z tyłu języka czuję tą borówkę. Borówkę. Bo to chyba borówka, nie jagoda. To jest jagoda czy borówka? No wygląda jak borówka, ale smakuje jak jagoda. I rzeczywiście gdzieś czuję malinę? Czy to jest jakaś... No nie wiem, nie jest to zbyt wyrazisty smak. Trzeba go szukać. Gdzieś to z tyłu języka czuję, ale nie smakuje mi, szczerze mówiąc. Wypiję, żeby się nie zmarnowało, ale na pewno drugi raz nie kupię. No, moim faworytem jest truskawka kiwi, więc jeśli nie piliście, serdecznie wam polecam, aby spróbować. Więc lecimy dalej. Może następną rzeczą będzie rzecz, którą również kupiłam w naszym Auchan, Auchanie, jak kto woli. Są to... Chio nachos, ser żółty. Kupiłam je na dziale z nachosami, nie z chipsami, tylko na dziale Kuchni Świata z nachosami, więc nie wiem, czy one są jakieś super specjalne, czyli można ich dostać, rzadko jem nachosy, ale jak już jem, to jeśli mają być o jakimś smaku, to muszą być o smaku serowym. I zawsze lubię takie, w których czuć ten ser tak mocno, że nie musisz ich dużo zjeść, bo od razu masz taki, aż język sparciało od tego sera, więc spróbujmy. Otworzę. No pachną nachosami, nie pachną w ogóle serem. Ja sera nie czuję.
Smak serowy jest umiarkowany. Nie jest on mały, ale nie wybija się tak mocno. Ale muszę wam powiedzieć, że jadłam trochę większe nachosy. Są one dość twarde. Więc jak dla mnie mogą być, ale jadłam lepsze. Ja oczywiście zapomniałam, oczywiście ja wszystko chcę przetestować i oczywiście zapomniałam o najważniejszym, o ocenach, które miałam wystawić tym produktom. A więc, zaczynając od lizaczków, jadłam już je nieraz i dla mnie one są 10 na 10, jak mam jeść lizaka, to właśnie takiego. Jeśli chodzi o jelly sticky, które właśnie mi tutaj wypadły wszystkie z tej. Jeśli chodzi o te jelly sticky, to daję im 8 na 10. Myślę, że można by było je zrobić lepiej. Ale w porównaniu do ostatnich jelly fruitsów, które miałam, to są jak najbardziej lepsze. Jeśli chodzi o Fantę, to dałabym jej 3 na 10. Tak nie smakuje mi za bardzo. To nie jest to. A jeśli chodzi o nachosy, to dam im 5 na 10. Takie przeciętniaki. Jadłam lepsze. I mamy jeszcze w dzisiejszym filmie dwie rzeczy. Mieliśmy słodkie, mieliśmy słone. No może weźmy słone znowu. Kolejną rzeczą są kombosy. Kombos. Są to takie krakersy z dowolnym nadzieniem. Ja akurat kupiłam dwie paczki z nadzieniem pizza. No ponieważ tam było jeszcze jalapeno, ale mnie jalapeno nie interesuje, więc wziąłam te. Mają to być w rzeczywistości takie krakersy z nadzieniem pizzy. Wyglądają one w ten sposób. Tutaj widzę jakąś sól z wierzchu, a w środku jest to nadzienie. Myślałam, że tego będzie mało, a tego jest tak dużo nadzienia. Rzeczywiście jest to crackers. Bardzo dobry, muszę wam powiedzieć, że bardzo dobry. Myślę, że dla niektórych byłaby to wyśmienita przekąska do piwa, jeśli pijecie piwo. Dla mnie, jeśli chodzi o taką słoną przekąskę, jak najbardziej. Jest wyrazisty smak pizzy, ale nie jaką my tu mamy pizzę, pepperoni, tylko takiej margarity, taki keczupowy z przyprawami. Ale bardzo mi to smakuje, jako taka słona przekąska, jak najbardziej super. Jeśli ktoś lubi krakersy, to taki kraker z przyprawami to coś innego dla odmiany. Ja daję temu spokojną 9. Chyba jeszcze lepszych krakersów nie jadłam. Myślę, że są one super. I została mi ostatnia rzecz w dzisiejszym odcinku. Jest to coś takiego. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, co to jest, bo ja też jestem bardzo ciekawa. A jest to... Nie wiem, jak to się czyta. Pewnie będziecie mnie poprawiać w komentarzach, ale ja wam bardzo dziękuję za te poprawianie mnie w komentarzach, bo ja po prostu nie jestem świadoma niektórych rzeczy, jak to się czyta. Tutaj jest napisana hata, to ja przeczytam hata. Jest to napój gazowany. Nie wiem, jak to się mówi. Ramune soda. O, super, bo tutaj wszystko po chińsku, to ciężko znaleźć. Ramune soda. I jeszcze, jeśli bylibyście zainteresowani, to jelly stick kosztowały 10,99 za opakowanie. Fanta kosztowała 7,99 za opakowanie. A te kombasy 5,99 za opakowanie. I ta nasza soda, berry soda, kosztowała 11,99. I jest to takie fajne urządzonko. Fajnie w ogóle tutaj, zobaczcie, jak wyprofilowana jest butelka, żeby ci się łatwo trzymało. Czego to oni tam w tej Japonii nie wymyślą? Tutaj mamy nawet instrukcję obsługi, jak ją otworzyć, ponieważ to nie jest normalna butelka. Zaraz będziemy otwierać. Zrywamy to. I teraz Marta, instrukcja obsługi. Mamy... Zdjąć folię, to zdjęliśmy. I mamy tutaj taki... Mamy tutaj taką kuleczkę, widzicie? I mamy tutaj takie coś. I musimy zdjąć chyba to coś. Wiecie, mi się to wszystko wydaje, że to tak powinno się robić. I ja to, wiecie, na czuja. I musimy tym pstryczkiem wepchnąć tą kuleczkę do środka. Może będzie widać, jak będzie lecieć. To chyba nie będzie takie proste. O kurczę, ja muszę to zrobić tak. No i niestety wybuchło, jestem cała mokra. Jeee, dobrze, że tu lusterko stało. Muszę wam to pokazać. To lusterko uratowało komputer. Uno momento, ogarnę kryzys.
A więc jestem kryzys uratowany. Nie wiedziałam, że to ma aż takie ciśnienie, że wystrzeli. Gdyby nie to lusterko, które jest teraz całe pomazane, bo tylko je przetarłam z wierzchu, ono uratowało komputer. Tak, uratowało komputer. Później tutaj ogarnę te lusterko. No powiem wam, że trochę ściana oberwała, ale dobrze, że jeszcze nie jest pomalowana przed moimi tutaj dziwactwami. Wróćmy do Ramony. Jak widać, kulka już jest w środku. Nawet widać mnie w tej kulce do góry nogami. Nie wiem, czy ta kulka powoduje gaz, czy co. Napiję się z tego. Powiem wam, że bardziej w tym czuć berry niż w fancie, ale czuć również sodę. Ja lubię ten ich smak sody. Jeszcze naleję tego tutaj, zobaczymy jak to z tą kulką działa. Widzicie tą kulkę? O, teraz możecie ją zobaczyć. No cóż, na szczęście nie klei się nic. Ściana już prawie wyschła. To smakuje nawet lepiej, wam powiem, niż ta Fanta. Tak, jest bardziej wyraziste, ale również czuję smak takiej typowej sody. Ale nie jest to zły smak. Mi to smakuje. Na pewno w konkurencji to i to stanowczo wybieram to. Cenowo też się troszkę różniło. Oprócz tego, że zalałam pół stołu, lusterko, ścianę i swoje ubranie, które mam na sobie, to daję temu siódemeczkę. Tak, to dostaje ode mnie siódemeczkę. A dlaczego, jeśli miałabym powiedzieć? Fajna zabawa, tylko polecam otwierać to na dworze albo w zlewie. I to wszystkie rzeczy, które mam na dzisiaj przygotowane dla was. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji. Możecie również wbić na mojego Instagrama albo TikToka. Zostawcie łapkę w górę. I dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!